Kultura, sport i rozrywka. Czyli zwyczajnie, co musimy zmienić, co musimy zrobić, żeby żyło nam się lepiej. Place zabaw. One nie tylko potrzebne są w wersji nowej, ale musimy zwyczajnie też zadbać o to, co już mamy. Lodowisko. To kolejna inwestycja, która w Warce i mieszkańcom naszej gminy się zwyczajnie należy. Tylko nie na kredyt, tak jak planowała to gmina jakiś czas temu, tylko zwyczajnie są dofinansowania ministerialne na tego typu projekty. I lodowisko w tym miejscu powstanie. Muszla koncertowa to kolejna inwestycja, która zwyczajnie powinna powstać w tym miejscu. Proszę zwrócić uwagę, jakie mamy usytuowanie terenu. To powoduje, że w naturalny sposób robimy schodki, robimy miejsca do siedzenia i zaraz przy rynku mamy fantastyczne miejsce do tego, żeby się bawić, do tego, żeby odbywały się różnego rodzaju imprezy, również teatralne. Pump Trakt. Jest to inwestycja, którą planowałem przeprowadzić tutaj 6 lat temu, jeżeli dobrze pamiętam. Na Warka bez cenzury z pewnością znajdziecie materiał na ten temat. Są zdjęcia, jak się tutaj spotykaliśmy i z mieszkańcami zaangażowanymi w projekt i z osobami z ratusza. Wówczas ten projekt nie powstał dlatego, że gmina zaproponowała, aby zrobić go w Laskach przy świetlicy Orange. W momencie, kiedy zapytałem, który z urzędników podpisze się pod tym, aby zagwarantować bezpieczeństwo dzieci, które mają dojechać do Lasek na rowerach, gdzie nie ma nawet ścieżki rowerowej, nawet pieszej, to temat się zamknął. Teraz po latach ten projekt wraca i zostanie tutaj stworzony, co mnie osobiście bardzo cieszy, bo to pokazuje zwyczajnie, że to, co rysowałem 6 czy 8 lat temu, jest nie tylko realne, ale i potrzebne. Dodatkową inwestycją, która ma tutaj powstać, to jest skatepark. Tylko że skatepark zostanie przeniesiony z dwójki i postawiony obok pump traku. Nie mam informacji, aby w planach było rozbudowywanie tego obiektu, a tak powinno się stać. Powinniśmy stworzyć duży skatepark, który no, zwyczajnie będzie odpowiadał i pod kątem pump traku, a no, to malutkie, co zostało przy dwójce, no, umówmy się, nie spełnia już właściwie żadnych norm i żadnych potrzeb. Proszę Państwa, Dom Kultury. Dom Kultury, taki naprawdę z wielkiego zdarzenia. To jest inwestycja, która również powinna powstać w Warce. Gdzie będzie kino, gdzie będzie mediateka, gdzie będzie kręgielnia, gdzie będzie również ścianka wspinaczkowa i wiele, wiele innych elementów, które pozwolą nam fajnie i miło spędzać czas. Nie ma rzeczy niemożliwych. Wystarczy, że słowo ale zamienimy na więc. Każdy problem ma rozwiązanie. Jeżeli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu.